Siemano ludzie, witam w kolejnym odcinku z krwi i wina. I lecimy dzisiaj za księżną. Musimy zejść niżej, tam gdzie trwa zabawa. Uczestnicy szukają rogu jednorożca, złotej rybki i jaja Feniksa. Dzięki nim dowiedzą się, gdzie ukrył się zając, czyli Milton. My też musimy ich szukać? Nie mamy innego wyjścia, ale czas nagli, więc złamiemy reguły. Co to za chwilowa lag? Ja dopiero co włączyłem Wiedźmina, więc będą się pojawiać co nią co chwilę. Ale zaraz powinno się wszystko uspokoić. Chodź, tędy będzie szybciej. Musimy odszukać Miltona, bo być może jest kolejnym celem bestii. Gdzie odbywają się łowy. A potem się rozdzielimy. Dobra. Ty zdobędziesz róg jednorożca i złotą rybkę. A ja jajo Feniksa. Tak będzie najszybciej. Złota rybka? A jak mam niby ją złowić? No nie patrz tak na mnie, przecież nie jest prawdziwa. Spójrz w kierunku wody. Widzisz światła? Uczestnicy próbują złowić rybkę z łodzi, ale ty po prostu zanurkujesz i znajdziesz ją pod wodą. Co takiego szukando mamy zabić? Jak łowi się jednorożca? Jest bardzo płochliwy, ale na pewno coś wymyślisz, żeby go zwabić. Biega o tam, spójrz. No ale go nie spłoszę. Znajdują się przedmioty, które pozwolą nam znaleźć Miltona. Gdy je zdobędziesz, znajdź mnie wśród poszukiwaczy jaja Feniksa. Wszystko jasne? No to bierzemy się do roboty. Dobra, czy ja mam co? Znajdź jednorożca na polanie w ogrodach płocowych, wyłów zestawu złotą rybkę. Dobra. Let's go then. Oła. Co to Geralt? I tak. Co? Mamy tutaj coś bliżej, więc w sumie możemy spróbować z tym jednorożcem. Wiecie co? Żeby go nie wystraszyć, bo nie chcę za bardzo mi się z nim użerać, to spróbuję go uspokoić. Aksji. To jest. Może jabłkiem? Albo słodyczami? Nie byłoby problemu, droga siostro, gdybyś była dziewicą. Naprawdę chcesz przechodzić przez tę rozmowę jeszcze raz? W tym miejscu? Ciszej, bo spłoszycie jednorożca. Spróbujmy może słodyczy. Przepraszam, ale będę musiał zepsuć zabawę. Kto to jest? Girl Taxi. Nope. No, szkurwa mać. Już, spokojnie. No, udało mi się czy nie? Niby tak, ale nie do końca jednak. No już, spokojnie. Nie denerwuj się. No i dobra, mamy. Wskazówka za rogu jednorożca, okej. Okay. Przecież tak się nie godzi! To jest jawne oszustwo! Spierdalaj. Trzeba pokazać łachudrze, gdzie raki zimują. Wszystko odbyło się zgodnie z zasadami. Tak, wygrał uczciwie. No. Ech, jak pech to pech! Cóż, spróbujmy zdobyć kolejną wskazówkę. No, wypierdalać. No, przynajmniej tych... Wody są na tyle rozległe, że konno będzie szybciej. Przynajmniej tych dzbanów mamy z głowy. I teraz jeszcze ta złota rybka, tak? Oto nieustraszony Campano z Belchamy. Kurwa mać. Połykacz ognia, kto go tutaj zaprosił? Żebym tak wszedł ni w dupę, ni w oko. Dobra, tutaj powinienem zejść. Bo trzeba oczywiście będzie nurkować. Złota rybka powinna być dobrze widoczna pod wodą.
Co to było? Dobra, mamy tutaj obszar poszukiwań. Łajdak. Dobra, to raczej nie jest złota, to była czerwona jakaś. Może to? Chociaż ona jest taka bardziej biała. Tofi. Wypierdala, jestem Tofi. O, halo. Tutaj coś jest. Coś mi się tu świeci na żółto. Halo. My got him. Dobra, przynajmniej już mamy wszystko załatwione. Skarna! Tak się nie godzi! Coś jeszcze chcesz powiedzieć? Dobra, lecimy do księżnej. Spotka się z księżną, by połączyć wskazówki i usadzić, gdzie ukrył się Milton. Alright. No to lecimy do księżnej. Księżno, jesteś? Księżna. Wasza miłość raczy... Nie raczy. Działam w stanie wyższej konieczności. Potem wszystko wyjaśnię. No dawaj to, kurwa. Ale to wbrew zasadom. Ona tu jest zasadą. Ja tu jestem prawem. No właśnie. Ona tu jest zasadami. Geralt, nareszcie! Zdobyłem kluczyk i jedną ze wskazówek. A ja drugą, pokaż! Kto to wymyślił? Weź początek ze szmeru oraz z klekotania. Dołóż koniec z fanfar i koniec z klaskania? Weź początek ze szmeru oraz z klekotania. Dołóż koniec z fanfar i koniec z klaskania. Dobra, czekajcie. Weź początek ze szmeru. I co? Ale to co mam wziąć? Szme czy co? Weź początek ze szmeru, czyli chyba szy? Oraz klekotania. Szykle chyba? Dołóż koniec z fanfar, ar, szklar i koniec kaskania. Szkladnia. Wychodzi szkladnia, jest taka odpowiedź? Jest, trójka. Szy ze szmeru, kl z klekotania, ar z końcówki słowa fanfar i nia ze słowa klaskania. Szklarnia. Jesteś geniuszem. W ogrodach rzeczywiście znajdują się szklarnie i drzwi do jednej z nich zamykane są na kluczek. Taki jak ten ze złotej rybki. No i kurwa, wszystko. Do szklarni. No i wszystko mamy, kurwa. I am genius. Wszyscy, 7 poziom jeszcze wbił. Zajebiście. Zaczekaj tu. No i dobra, co teraz? Oho, mamy naszą bestię. A to jest człowiek jakiś, albo człowiek okształtny jakiś gówno. Co u licha? Czy on się tepa? Albo coś w tym stylu? Co to było? On się tak jakby tepa. To jest jakiś rodzaj teleportacji. Kim ty kurwo jesteś? Geralt miecz. I to już.
Tu jestem. Czy to aby nie należy do ciebie? Należało, ale możesz już sobie zatrzymać, mam nową. Nie znam cię, nie zrobiłem ci krzywdy. A ty najpierw szlachtujesz Bruksę, która mi była bliska, a teraz mnie ścigasz. Dlaczego? Zabiłeś co najmniej 4 niewinne osoby. A ty? Ilu niewinnych zabiłeś? Nie mówimy o mnie. Teraz już mówimy. A więc nasłali cię na mnie, tak? Kim oni są? Jacy oni? Wynajęła mnie księżna, bo zacząłeś mordować jej poddanych. A więc to takie proste? Powiedziałbym ci, żebyś przekazał księżnej, że została mi jeszcze tylko jedna ofiara. Nie zdążysz. Czyli to co, pizgamy się. A to jakiś wampir jest. Dobra, wait. Oto to. Dobra, czekajcie. Harpia. Akurat styknie nam na poziom, mamy tutaj jakieś utrwalenia. Zajebiście. I teraz tak, czy my tutaj mamy jakiś dobry pancerz? 4, 5. Tutaj mamy 6, tutaj mamy 0, 4, dobra, to chyba, tak. Tutaj mamy 4, tutaj mamy 4, dobra, bierzmy sobie to. Czy coś trzeba naprawiać, czy nie, bo zaraz mogę nie mieć czasu, dobra. Czekajcie, czy ja mam tutaj bestiariusz? Bestia z Buckler. Dobra, i teraz tak, co my tutaj mamy? Nie ma opisu, spoko. Aha, coś się zbugowało, halo. Coś się zbugowało. No dobra, tam na pewno będzie olej przeciwko upiorom, wampirom. Nie upiorom, tylko wampirom. Tylko czy ja taki mam? Tu jest chyba wampirom, tak, to jest wampirom. Petardy nie mam taki jak tam była pokazana, ale nie mogę chyba sobie zrobić, co nie? Nie, mogę coś tutaj sobie jeszcze zrobić. Czekajcie, ja mogę sobie zrobić wyśmienity? Już nie mogę. Chyba wampirom nie mam. Brakuje składników. Aha, dobra, czy nie mogę sobie zrobić? Tutaj jest północny wiatr, czyli to jest ta bomba. Wyśmienity północny wiatr, brakuje mi ulepszona, ale ulepszonej nie mogę zrobić, bo chyba nie mam schematu. No raczej nie mam schematu, więc jest dupa. A nie, jest tutaj. No dobra, mogę sobie zrobić. Mogę sobie zrobić wyśmienity? Nie, bo mi brakuje korzeni pimentu. Dobra, walić. Północny wiatr, czekajcie, gdzie tutaj coś mamy? To jest samum, to jest północny wiatr. Czekajcie, jeszcze raz bestiariusz naprawiło się, czy nie? Nie, dobra. Igni i Irden, dobra. Trzeba Igni i Irden. Skurwesyn! Halo! What the fuck is going on? Jaki skurwysyn szybki był? U mnie wziął na 2 hity. Miałeś siedzieć w domu, regenerować się. Wiem, że w coś się wpakowałeś. Pomogę ci. Załatwię to sam. Nie! To mój przyjaciel. Co jest do kurwy twoje mać? Szum mnie wziął na 2 hity. Ale skurwa jest taki szybki. Witaj, Geralt. Regis? Nic ci nie jest? Wszystko w porządku. Rany na wampirach goją się lepiej niż na psach. Kopę lat, Jedźminie. Oczywiście jak na waszą miarę czasu. Jak to możliwe? Kiedy cię ostatnio widziałem,
Byłem bulgoczącą, bezkształtną plamą, nader udatnie wtopioną w kolumnę pewnego zamku. Jak widzisz, teraz jestem w nieco lepszej formie. Nie jest to jeszcze pełna sprawność, ale gdybym był człowiekiem, uznałoby mnie za mocarza. Wybacz, to była moja wina. Nie zdążyłem cię za to przeprosić. Daj spokój, stare dzieje. Nikt mnie nie zmuszał, żebym wyruszył z tobą na wyprawę. Zregenerowałeś się? Ale jakim cudem? Pomógł mi ten, którego ścigasz. On? Ale jak? I w ogóle, co się z tobą działo? To nie czas ani miejsce na wspominki. Mam wrażenie, że jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać na spokojnie. A teraz, jeśli pozwolisz, zajmijmy się tym, przez kogo obaj się tu znaleźliśmy. A więc nie jesteś tu przypadkiem. Cieszę się, że nie straciłeś dawnej przenikliwości. Przybyłem po Detlafa. Moim zdaniem wpakował się w jakieś kłopoty. A więc tak ma na imię. To twój przyjaciel? Można tak powiedzieć. Też jest wampirem wyższym, ale bardziej, jakby byście to określili, zwierzęcym ode mnie. Niemniej pracuję nad nim. Kiepsko ci idzie. Odkąd tu jestem, zabił rycerza księżnej, a wcześniej przynajmniej trzech innych. Na pewno miał po temu powód. To nie jest jeden z tych dekadenckich gówniarzy, którzy mordują ludzi dla zabawy. Albo po to, żeby się napić. Jesteś go bardzo pewien. Bo bardzo dobrze go znam. Wbrew pozorom jesteście do siebie podobni. Obaj macie szlachetne serca i obu wam zdarza się popełniać niecne czyny. Oczywiście, kiedy zmuszą was do tego okoliczności. Pamiętasz rok 964? Przecież to było 300 lat temu. Na Rivie, Lyrie i Spale padł blady strach. Ginęły kobiety i dzieci, a ich zmasakrowane, rozczłonkowane ciała znajdowano potem rozrzucone po polach. Bydle z Lyrii. Czytałem o tym. Zagryzło prawie 200 ludzi. Ponoć zabił je zwykły kłusownik sztyletem poświęconym przez jakiegoś proroka. To Detlaf je zabił. Potem znalazł kłusownika, który zasnął w zaroślach i zostawił ciało bestii u jego stóp. Tak zrodziła się legenda. To bardzo ładnie z jego strony, ale po co mi o tym mówisz? Żeby cię przekonać, że Detlaf to nie jest wyrachowany morderca. Moim zdaniem wpakował się w kłopoty, które go przerosły. Skąd to przypuszczenie? Kiedy Wilgefortz stopił moje ciało, resztki, które ze mnie zostały, odnalazł Detlaf. Według naszego kodeksu mógł mnie zostawić albo zaopiekować się mną. Wybrał to drugie rozwiązanie. Zregenerował mnie, nie szczędząc własnej krwi. Wiesz, co to oznacza dla wampira? Pewnie to samo, co dla człowieka. Masz wobec niego dług. Więcej. Od tamtej pory jesteśmy braćmi krwi. Łączy nas więź, o której wam ludziom nawet się nie śniło. Dlatego jestem pewien, że dzieje się coś niedobrego. Zawsze miałeś wysoko rozwinięty dar empatii. Każdy wampir ma swoją własną, unikatową zdolność, którą rozwija przez setki lat. Dlatego tak trudno nas sklasyfikować. U Detlafa najsilniejszy jest instynkt stadny. Detlaf lepiej czuje się w towarzystwie niższych wampirów, stroni od ludzi. Skoro więc wszedł między was i zabija, to znaczy, że coś bardzo, ale to bardzo go wzburzyło. Jest jakiś zestaw rzeczy, które wyprowadzają go z równowagi? Jakby ci to wyjaśnić. Detlaf nie rozumie ludzkiego świata, waszych zasad, stosunków społecznych. Nie pojmuje waszych pokrętnych gierek. Nie wie, co to kłamstwo czy zawiść. Sugerujesz, że jest nieprzystosowany? Sugeruję, że nieprzystosowanie bywa powodem konfliktów. Ale czy tak jest też w tym przypadku? Cóż, zamierzam się przekonać. Muszę go znaleźć.
zanim coś wzburzy go jeszcze bardziej i cały Beauclair spłynie krwią. To oznacza, że mamy wspólny cel. Jak za dawnych lat. Nie do końca. Wiesz, że kiedy go znajdę... Domyślam się, masz na niego zlecenie. Inaczej by cię tu nie było. Ale przecież najważniejsze, żeby Detlaf przestał zabijać, a nie żeby sam zginął, prawda? W zasadzie tak. W takim razie znajdźmy go. Mam nadzieję, że do tego czasu przekonam cię, że Detlaf nie jest potworem. Dobra, dobra. Jak na razie wiele świadczy przeciwko niemu. Słyszałeś? Obława. Rycerze musieli pójść moim tropem. Lepiej, żeby mnie tu nie znaleźli. Mam tymczasową kwaterę na cmentarzu Mère Lachaise. Tam się spotkamy. Do zobaczenia. Wiedźminie! Co koń wyskoczy, pędziliśmy, lecz dopiero teraz dotrzeć się udało. Na honor, gdzie bestia? Póki co, śledztwo ciągle trwa. Wstrzymaj swoich ludzi, bo mi zadepczą ślady. Panowie, dajmy Wiedźminowi pracować. Zabójstwo Miltona nie może ujść płazem. Okej. Przecież my tu jesteśmy, kurde, nawet nie na hita. Ja pierdzielę, a mnie użerł. On był szybki jak skurczysyn, to ta Bruxa to nie ma do niego podjazdu nawet. Czy ta Bruxa to nawet do niego podjazdu nie miała? A ona już była dosyć ciężka, co dopiero on. Jezus Maria, ale coś czuję, że będziemy musieli się mocno przygotować, jeśli będziemy musieli z nim walczyć na sam koniec DLC. Trzeba będzie się mocno przygotować. Bo jak mnie teraz dał ratę tak urządzić, że mam mnie na dwa hity, to może być z nim ciężko na koniec gry. No dobra, do końca gry jeszcze trochę. A jak na razie zobaczmy, czy tutaj są jakieś ślady, czy raczej nie będzie. Możemy sobie, że polutować tutaj to wszystko. Będę musiał sobie załatwić też troszeczkę żarcia. Liścik miłosny, co tu mamy? Moja kochana Klaro. No, kto chce, to może sobie zatrzymać i poczytać. Ja sobie poczytam później, po skończeniu odcinka. Wracając do księżnej, to mieliśmy, jak do własności kurwo Bianko. My, Anna Henrietta z Woli Boskiej. Czemu to jest przez księżna przez X? Czemu? Czy to powinien przez KS powinien być, a nie przez X? Nie wiem, nie rozumiem tego. No dobra, polskie księżna tu są, niniejszym nadajemy Geraltowi z Rybi, Herbu, Most, Ziemię, należące do majątku Korwobianku wraz z całym żywym i nieożywionym inwentarzem. Tym samym Geralt z Rybi staje się właścicielem majątku i zobowiązany jest roztoczyć opiekę nad tą ziemią. Mają uczynić płodną i piękną i ma bogacić się dzięki plonom zabranym z tej ziemi, ku chwale własnej i ku chwale tu są. Niech będzie wiadome wszedł i wobem, że w naszej domenie piękne uczynki nigdy nie zostają bez nagrody, a ziemia nigdy nie leży odłogiem, bowiem i uczynki i ziemia są po to, by wydać dobre plony. Jaśnie oświecona księżna Anna Henrietta. Okej, okay. Czyli mamy Havirę. Tu już mieliśmy, to jest ta zagadka. O, tutaj mamy jakiś new outfit. Czy ja tu... No właśnie myślałem, czy ja tutaj spadnę, czy ja tutaj nie spadnę, ale dobra. Coś tam jeszcze na górze jest? Chyba nie, chociaż może? Nie, raczej nic tu nie ma, dobra. Wywalamy stąd. Minowi pracować. Wyginamy stąd, idź na cmentarz, a mam coś innego w ogóle jeszcze? Co tutaj mamy? Odwiedź Guillaume w lazarecie. Idź do Korwobianku. No w sumie to bym mi się bardziej podoba. Czy mam tutaj monty odblokowane te? Dobra. Winnica Korwobianko. No to nie jest ta sama winnica, żeśmy tutaj się napierdalali z Bruxą? Tak, to jest to samo. No dobra, chodź może do chaty.
Major Domus? Nie pana. Nazywam się Barnaby Basil Folti i z polecenia księżnej będę pana majordomusem w Korwobianku. Czyli lokajem, tak? Wcześniej z sukcesami odbywałem służbę u państwa Nibili oraz u admirała Rompali w Nazairze, który, jak być może pan wie, jest niezwykle wymagającym dżentelmenem. Powoli, Barnabo Bazyli. Zapewniam cię, że nie jestem typowym właścicielem ziemskim. Prawdę mówiąc, to pierwsza nieruchomość, jaką posiadam. O, w takim razie proszę pozostawić wszystko mnie. Zajmę się organizacją i pracami porządkowymi. Już niedługo to miejsce będzie najlepiej prosperującą winnicą w okolicy. Wspaniale. Widzę, że jestem w dobrych rękach. Dobra, bywaj. Dziękuję. Muszę wracać do swoich spraw. Do zobaczenia niebawem. Czy mogę się tutaj, że tak powiem, nie wiem, przespać? O kurde. No, nad wystrojem wnętrz trzeba będzie troszeczkę popracować, to na pewno. Czy mogę gdzieś się tutaj kimnąć? Że się tak spytam. Czy mogę się gdzieś tu kimnąć? Tutaj mam gdzieś jakieś łóżko. A, dobra, mniejsza. Będę się tylko kimnąć. Jest czwarta, dobra. Co tu mamy? Wypuść tutaj, aby otrzymać premię. A, to mam wszystko poblokowane, dobra. Zwiększa doświadczenie z bonem w walce o 5%, okej. No to nad tym trzeba będzie popracować nad wystrojem wnętrz. Takie z tych naszych błędnych bohaterów, że widzimy. Ale nie powiem. Okolica dość przyjemna. A czekajcie, jestem ciekawy, czy w piwnicy jeszcze mam tylko trupa. Czy już go usunęli. Gdzie tędy się szło? Chyba tędy się szło i... Nie, dupa. Tędy się szło. Tędy i this way. Jest tu jeszcze ten trup, czy już go nie ma? Już go nie ma. Dobra. Chociaż trupa stąd zabrali. Chociaż tyle. Chateau Montvalien. Dobra. Mogę jeszcze porozmawiać z tym... Z tą Bazylią. Będę go tak nazwał po prostu, bo tam wiecie... To jego cała nazwa to Jezus Maria. Dobra, komu tutaj mamy? Odwiedź Gulima w lazarecie. Możemy w swoim do niego iść, bo jest tu całkiem blisko. A Regista odwiedzimy w kolejnym odcinku. Teraz sobie polecimy tutaj do Guliama. Do lazaretu. Kurde, ale ładnie tutaj jest, nie powiem. Kolorki są żywe. Kolorki są ładne, nie powiem. A, bo tutaj są te błonie turniejowe. Błonie rycerskie. To jest żonie, tutaj jest. Halo. O, stoi właśnie. Wiedźminie, muszę z tobą pilnie pomówić. No, jestem tu. No i jak tam twoja rana? Goi się dobrze, ale jeszcze przez jakiś czas mam się trzymać z dala od kłopotów. I prawdę mówiąc, jest to powód, dla którego chciałem z tobą porozmawiać. Naprawdę chcesz, żebym wpakował się w kłopoty w twoim imieniu? To się jeszcze zobaczy. Widzisz, jest pewna dziewczyna, właściwie dama. Wydaje mi się, że ktoś rzucił na nią zły urok. Albo jakąś klątwę. Niech zgadnę. Z dnia na dzień stała się odległa i wyniosła. Choć jeszcze poprzedniej nocy była zalotna i pełna powabu. Żartujesz sobie? To poważna sprawa. Choć nie przeczę, że wspomniana dama jest bardzo bliska memu sercu. Boję się, że padła ofiarą złych czarów. I nie ma nikogo, kto mógłby jej pomóc. Love Lasek? A skąd pomysł, że chodzi o klątwę? Zachowaj, proszę, dla siebie wszystko, co powiem. Normalnie nie byłbym tak niedyskretny, ale bardzo się o nią niepokoję.
Vivienne unika ludzi i mimo, że jest najpiękniejszą spośród panien, trzyma mężczyzn na dystans. Ja postanowiłem uciec się do podstępu. Czy podstęp przystoi rycerzowi? Na wojnie? Tak. A miłość to przecież wojna. Zatem pewnego wieczora zaczaiłem się pod domem jej szwaczki. A gdy Vivienne wychodziła, wpadłem na nią niby przypadkiem i zaproponowałem, że ją odprowadzę. Przystała na to i z początku wszystko szło dobrze. Zgodziła się wracać dłuższą drogą. W końcu zaczęła nawet odpowiadać na moje próby podjęcia rozmowy. Aż tu nagle... Aż tu nagle z jej ust w połowie zdania wydobył się dziwny pisk. Stanąłem jak wryty, a ona zaczerwieniła się i rzuciła do ucieczki. Nie pobiegłem za nią wtedy. Ale jeszcze kilka razy próbowałem się do niej zbliżyć, bo chciałem się dowiedzieć, co się dzieje. Bałem się, że wpadła w jakieś kłopoty. Zauważyłem, że nocą często wychodzi do lasu. Spaceruje po polanie, niedaleko sadzawki. Czasem próbowałem iść za nią, ale gubiłem ją za każdym razem. Jakby rozpływała się w powietrzu. Zauważyłeś u niej jeszcze jakieś inne objawy? Nie, od tamtej pory mnie unika. Ale ludzie plotkują. Co mówią? Że jest skryta, że nikt jej nigdy nie widział po zachodzie słońca, że potrafi nagle zniknąć. Nadal nie widzę w tym nic niezwykłego. A może po prostu miała chore gardło? Nie zawracałbym ci głowy, gdybym uważał, że ten dźwięk był naturalny. Opowiedz mi więcej o Vivienne. Kim jest? Skąd pochodzi? Jest dwórką jaśnie oświeconej. Jej matka też była dwórką, a ojciec rycerzem. Tyle udało mi się dowiedzieć. Ale księżna złości się, gdy o nią wypytuje. Vivienne spędza dnie za murami pałacu. Ale mamy szczęście, bo została patronką tegorocznego turnieju. Każdy uczestnik będzie mógł z nią porozmawiać. To mamy raczej spory problem. Nie jestem uczestnikiem. Wszystko już sobie przemyślałem. Zajmiesz moje miejsce i będziesz miał szansę z nią porozmawiać. Bardzo mi zależało na wygranej w tym turnieju. Ale dla Vivienne zrobię wszystko. Na czym dokładnie polega ten turniej? To największe wydarzenie roku. Rycerze z całego świata zjechali się i będą walczyć o najwyższą nagrodę. Ale przede wszystkim o chwałę. Będzie jazda konna, strzelanie i walka piesza. Zakwalifikowałem się pierwszy raz i miałem wielkie nadzieje związane z tym turniejem. Ale... Tak, wiem. Wszystko dla Vivienne. Dobrze. Zajmę się tą sprawą. To brzmi dość ciekawie. Jestem twoim dozgonnym dłużnikiem. Teraz tylko musimy się upewnić, że nie odpadniesz z turnieju, dopóki nie spotkasz się z Vivienne. To znaczy? Czy mógłbyś mi najpierw pokazać, jak strzelasz, jeździsz konno i fechtujesz? Musisz poznać zasady turnieju i nauczyć się, jak je stosować w praktyce. Nie chodzi o to, że nie wierzę w twoje umiejętności, ale każdy przecież musi ćwiczyć, nawet wiedźmin. Poza tym turniejowe konkurencje na pewno się różnią od tego, z czym masz na co dzień do czynienia. Przede wszystkim wyścigi. To od czego zaczniemy? To wszystko, o czym wspomniałeś, trenuję na co dzień. Tylko z potworami, a nie manekinami. Nie potrzebuję treningu. Od razu pójdę zapisać się na turniej. Idź teraz do nagrody rejestracyjnego. Honor honorem, chwała chwałą, ale w papierach wszystko musi się zgadzać. Dobra, ludu, tak więc tutaj skończymy ten odcinek. Jeśli wam się spodobało, zostawcie lajka, suba dzwonem. Idziemy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i pa pa!